Włącz i zostań z nami. Miłość. Mieć owoc zdatny do spożycia. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Tam będą padry, tak? Również księża. Hola, cantamos. Śpiewajmy. Chwała była wielka jak orczycy ziarno. Te słowa mówi ci Pan. Gdyby wiara była wielka jak gorczycy ziarno. Te słowa mówi ci Pan. I z twoją wiarą przybyś do góry. Co, mamy jedną chwileczkę? Agora, neste momento. Teraz, w tym momencie. Kubiara tuab no se o quê? Weźmy wszyscy tak się za ręce. E a montanha deve se mover bem assim, tá? I ta góra powinna się tak dobrze przesunąć. Todo mundo assim, vamos lá. Wszyscy w ten sposób. Tu diria. Vamos lá, prontos? Gotowi? Tu diria a montanha movite. Jeszcze chwilkę. Porém deve dar una bella sciacquagliata per il resto. Musicie tak porządnie potrząsnąć. Ta legal. Zgadza się? Vamos lá. Więc zaczynamy. La montagna. Tutto do começo. Wszystko od początku. No começo. Teraz od początku. Aleluja. Vamos lá. Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno. Te słowa mówi ci Pan. Gdyby wiara twa była wielka jak gorczycy ziarno. Te słowa mówi ci Pan. I z taką wiarą przekryś do góry. Przesuń się i z taką wiarą. Przekryś do góry. Przesuń się, aby na poszuszki przesunie się. W imię Jezusa przesunie się. A która poszuszki przesunie się. Przesunie się. W imię Jezusa przesunie się. Abraça a pessoa que está do seu lado. Przytul osobę, która jest obok ciebie. E diga bem-vindo nesses dois dias de glória. I powiedz witaj na tych dwóch dniach chwały. Aleluja. Aleluja. Isso. Właśnie tak. Vamos nos assentar. Więc usiądź mi. Ir com força. No meio de nós. Aby Duch Święty działał z siłą pośród nas. Diga comigo. Powiedz razem ze mną. A mão do Senhor. Ręka Pana. Estava sobre mim. Była nade mną. Się do Miriam z Betlejem, aby dała nam wiarę. Nós devemos ter esta certeza. Powinniśmy mieć tą pewność. A mão do Senhor. Ręka Pana. Está sempre sobre mim. Jest zawsze nade mną. A mão do Senhor. Ręka Pana. Deus nunca nos abandona. Bóg nigdy nas nie opuszcza. Nunca. Nigdy. Ele On diz para nós.
On mówi do nas. Eu estarei com vocês. Ja będę z wami. Todos os dias. Każdego dnia. Até o fim do mundo. Aż do skończenia świata. E lindo demais. To jest bardzo piękne. Porque na palavra de Deus. Ponieważ w Słowie Bożym. No Antigo Testamento. W Starym Testamencie. Nós lemos. My czytamy. O teu nome. Twoje imię. Está escrito. Jest wyryte. Na palma da minha mão. Na dłoni mojej ręki. Deus Pai que diz. Bóg Ojciec, który mówi. Eternamente. Wiecznie. Eternamente. Na całą wieczność. Stan wieczno. Eternamente. Na całą wieczność. O teu nome. Twoje imię. Está escrito na palma da tua mão. Jest, da minha mão. Jest wyryte na moich dłoniach. O se a Polonia gania sobre Italia, você o que grita? Jeśli Polska wygra z Włochami, to co ty krzyczysz? Jak krzyczysz? Ta, vamos lá. Więc. Ja. Nie, muitos ficaram sentados. Wielu jeszcze siedziało. Vamos lá. Ja. Nie, ainda não. Jeszcze nie wyszło tak. Vamos lá. Ja. Aleluia. Ele me chamou como profeta. On mnie wezwał jako proroka. E falou. I powiedział. Anuncia. Głoś. Espírito do Senhor. Duch Pański. Venha sobre esta cidade de Wrocław. Przychodzi na to miasto Wrocław. Diga estes ossos ressequidos. I powiedz do tych zesłych kości. Revivais. Ożyjcie. Revivais. Ożyjcie. Todos vocês. Wy wszyscy. Que está aqui. Którzy jesteście tutaj. Są chamados por isso. Jesteście wezwani do tego. Amen. Batemos palmas para Jesus. Oklaski dla Jezusa. Viva Jesus! Niech żyje Jezus! Força! Z siłą! Viva Jesus! Niech żyje Jezus! Mais forte! Jeszcze mocniej! Viva Jesus! Niech żyje Jezus! Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, na wody spokojnie prowadzi mnie. Jest grupa ludzi, którzy mają marzenia. Marzenia ewangelizacji wizualnej. Mam nadzieję, że przez ostatni czas mieliście okazję, czy w internecie, czy może na zewnątrz w postaci dużych, wielkoformatowych billboardów zobaczyć taki właśnie sposób ewangelizacji wizualnej poprzez dotykanie ludzi treścią słowa, treścią grafiki, jak również poprzez filmy ewangelizacyjne, krótkie spoty. Poza tym nasza fundacja od 3 lat, oczywiście obrazem i dźwiękiem. Tutaj są takie dwie prośby do was skierowane, właściwie 3, abyście się za nas modlili, abyście nas polecili i mogli nas wspierać. Maryjo, oblicze Twoje wdzięczne na zorze jaśniejsze. Bardzo się radujemy z tego, że po raz trzeci jesteś z nami, po trzecie archidiecezjalne rekolekcje, więc od początku ksiądz arcybiskup
Józef jest z nami, dlatego bardzo się cieszymy, bo gdzie jest pasterz, tam też są owieczki i chcemy, żebyśmy karmili się Bożym Słowem, Bożym Ciałem, dlatego prosimy Cię o przewodniczenie tej Najświętszej Ofiary. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Que onde tem o bispo, tem Jesus. Wiecie, że tam gdzie jest biskup, tam jest Jezus. Nós encontramos Jesus na palavra. My znajdujemy Jezusa w słowie. Na Eucaristia. W Eucharystii. Nos pobres. W ubogich. E encontramos Jesus no magistério. I w magisterium Kościoła. E devemos ter mesmo esta confiança, acreditar. I powinniśmy mieć tą ufność, wierzyć. E quero saudar também os padres que estão aqui. Również chcę pozdrowić księży obecnych tutaj. Estão conosco. Są z nami. E claramente todos vocês. I oczywiście was wszystkich. Mas eu não sei o que, mas durante a palavra de Deus. Ale nie wiem, w trakcie Słowa Bożego. Eu senti dentro do meu coração uma coisa um pouquinho assim estranha. Ja poczułem taką rzecz w sercu, trochę dziwną. Mas sendo que padre Antonello é doido. Ale wiedząc, że ojciec Antonello jest szalony. Vocês acreditam, não é? Wy wierzycie, tak? Eu gostaria realizarla brevissimamente. Ja chciałbym to zrealizować tak szybko. Ficamos todo mundo de pé. Wszyscy powstańmy. Sou bispo sentado. Tylko niech biskup usiądzie, siedzi. Tuż. Ale tylko tak przez dwie minuty. Rezar para ele. Pomódlmy się za niego. Excelência permite? Excelencja pozwoli. Tá. Então todo mundo levante o braço. Niech wszyscy podniosą rękę. I powiedzcie razem ze mną, Jezu. Você está presente aqui no meio de nós. Ty jesteś obecny tutaj pośród nas. Ty estamos celebrando como Eucaristia. Celebrujemy Ciebie w Eucharystii. Queremos te entregar o nosso bispo. Chcemy Tobie zawierzyć naszego biskupa. O encontro que ele tem com os padres. Spotkanie, jakie on ma z księżmi. Com todos nós leigos. Z nami wszystkimi świeckimi. Nós te pedimos, Senhor Jesus. My prosimy Ciebie, Panie Jezu. Derrama sempre mais com potência o Teu Espírito. Wylewaj zawsze jeszcze z większą mocą swojego ducha. Porque ainda mais possa receber a sabedoria. Aby jeszcze więcej mógł otrzymać mądrości. Do Teu Santo Espírito. Twojego Ducha Świętego. Para conduzir as suas ovelhas. Aby prowadzić Twoje owce. E agora baixa o braço. A teraz opuść rękę. Faça comigo como fazem numa família. Zrób razem ze mną tak jak robią w rodzinie. Bispo. Biskupie. Nós te amamos. My kochamy Ciebie. Mais forte, mais forte. Jeszcze mocniej. Podemos nos assentar. Możemy usiąść. Porque queridos e queridas, nós devemos compreender que também a vida é feita destes momentos litúrgicos. Kochani i kochane, powinniśmy zrozumieć, że życie składa się właśnie z tych momentów liturgii. A depois, estes momentos litúrgicos. Ale później te momenty liturgii se concretiza na vida do dia a dia. One się konkretyzują w życiu codziennym. Alegrias. W radościach. E cruzes. I w krzyżach. No é. Czyż nie? Ele vai aí. On idzie tam. Numa cidade não considerada. Do miasta nieuznawanego. Cafarnaum. Do Cafarnaum. Se você vai hoje na Terra Santa. Gdy dzisiaj pojedziesz do Ziemi Świętej. Cafarnaum quase não existe.
Kafarnaum prawie nie istnieje. Es una ciudad abandonada. To jest takie miasto opuszczone. Y es importante lembrar disso. I ważne jest pamiętać o tym. Porque você vendo a palavra de Deus. Ponieważ ty widząc słowie Bożym. Deve se perguntar. Powinieneś się zapytać. Eu gosto muito mais. Ja lubię dużo bardziej. Da minha paróquia bonitona, linda demais. Moją parafię piękną, przepiękną. O eu vou. Czy ja idę? Naquele prédio. Do tego bloku. Onde tem somente pessoas pobres. Gdzie są tylko osoby ubogie. É importante ver a palavra de Deus. Ważne jest widzieć w Słowie Bożym. Quando Deus diz, ele faz. Ponieważ quando Deus faz, ele diz. Kiedy Bóg mówi, On robi. Kiedy Bóg robi, On mówi. Queridos, kochani, pede a todos nós. Prosi nas wszystkich. Vai lá. Idź tam. Onde você instintivamente não iria. Tam, gdzie instynktownie byś nie poszedł. Vai lá. Idź tam. Encontra aquele Mateus. I spotka się z tym Mateuszem. Encontra aquele Mateus. Spotka się z tym Mateuszem. Aquele perdido. Ten zagubiony. Vai. Idź. Consola. Pociesz. Diga para ele. Powiedz jemu. Hoje. Dzisiaj. Eu vou te trazer no almoço. Ja zabiorę ciebie na obiad. Sopa de beterraba. Na barszcz. Com pieroga. Z pierogami. Spierwanić. Si faça um. Stań się jednym. Como Jesus. Tak jak Jezus. Que se fez nada. Está disposto? Jesteś gotowy? Tak. Estou a escolher os últimos? Jesteś gotowy wybrać ostatnich? Está disposto a escolher a tua sogra? Jesteś gotowy wybrać swoją teściową? Trochę mniej. Tak o nie. Queridos. Kochani. Para terminar. Kończąc. Vamos naqueles bairros. Idźmy do tych dzielnic. Onde você não iria. Gdzie byś nie poszedł. Anuncia a palavra de Deus. Głoś Słowo Boże. Vai como fez Jesus comer com estes Mateus. Idź tak jak zrobił Jezus. E o Espírito Santo ficará com você. I Duch Święty będzie z tobą. Amen. Módlmy się za ludzi polityki, gospodarki, nauki i kultury w naszej ojczyźnie, aby Bóg sprawił, by swoje decyzje opierali na mocnym fundamencie chrześcijańskich wartości. Ciebie prosimy. Dziękuję bardzo młodym małżonkom, którzy przybyli tutaj ze swoimi dziećmi. Jesteście wspaniali. Dziękuję wam za to, że z dziećmi przyszliście tutaj na te rekolekcje. Wszystkim tu obecnym. Pragnę bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Bóg zapłać wam za to wielkie serce, że z tym sercem stajecie przed Panem, że je otwieracie przed Nim i że zapraszacie Go do tego, by w waszym sercu zamieszkał. Bardzo, bardzo chcę wam za to podziękować. Do Ojca mam jeszcze słowo. Proszę Ojca, na tym tle gdzieś tych wszystkich narodów północy Europy, to my się jakoś tam na pewno wyróżniamy, co zresztą pokazały także Światowe Dni Młodzieży. Ale daleko nam do mieszkańców południowych Włoch, Hiszpanii, Ameryki Południowej. Pewnie daleko nam jeszcze do tego. Ale Tobie się udało wyzwolić właśnie to, co w nas piękne, bo tylu całusów przesłanych to w życiu jeszcze nie otrzymałem, a Tobie się to udało. Z koszulką Jezu kocham Cię, albo pamiętaj o tym, że Jezus Cię kocha, żeby przypomnieć wszystkim, tym, którzy już zapomnieli, albo którzy odsunęli się od Jezusa. Ładujmy nasze akumulatory, bo przyjdzie taki czas, że ja was zaproszę do tego, pójdę razem z wami. Pójdziemy, żeby ewangelizować. A czy dzisiaj słyszeliśmy o tym, że bardzo ważna jest ewangelizacja. Czy te rekolekcje też Panu pomogą w takim wyjściu na ulicę, do supermarketu i tam głoszeniu miłości Pana Jezusa?
Czy mam nadzieję, że tak. No, jakoś też od jakiegoś czasu Pan Bóg gdzieś wzywa mnie do takiego właśnie głoszenia, ewangelizacji, więc mam nadzieję, że też uzdolni mnie, umocni do tego, żeby właśnie w taki sposób żyć i postępować. No i myślę sobie, że to jest też taki dobry moment w Kościele, bo mamy w tym roku tą 50. rocznicę odnowy charyzmatycznej. O to chodzi właśnie i myślę sobie, że to jest taki też szczególny czas w Kościele w ogóle i myślę sobie, że mam nadzieję, że Duch Święty nas uzdolni do tego, żebyśmy jako Kościół zaczęli wychodzić coraz bardziej właśnie do ludzi, którzy nie znają Chrystusa, którzy gdzieś tam Go zgubili po drodze. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.